Wrzeszów nie dasz rady nam spiłować. Do księżyca wyjął. Dobry wieczór. Najpierw muszę pogratulować przeciwnikowi za zasłużone zwycięstwo. Pokazali naprawdę walkę od pierwszej do ostatniej sekundy. Dzięki temu wygrali. My zaczęliśmy mecz troszkę za wolno. Pozwoliliśmy przeciwnikowi zdobyć powyżej 20 punktów z ponad 3 sekund w pierwszej połowie. I to w sumie można powiedzieć, że nas kosztowało zwycięstwo w końcówce. Co do innych parametrów, staraliśmy się zbierać piłkę na ataku, co nam się udało. Mamy 17 zbiorów w ataku. To, co było kolejny problem w naszej grze dziś, jest, że nie byliśmy w stanie trafić z otwartych pozycji, z obwodu. Mamy rzut za 3 na bardzo niskim procencie i to jest taka druga rzecz, która nas w sumie kosztowała zwycięstwa. Także jeszcze raz gratulacje przeciwnikowi za to zwycięstwo. Chciałbym tylko jeszcze podziękować kibicom, którzy przyjechali z Gdyni i nas wspierali w tym meczu. Dziękuję. Dziękuję trenerowi za komentarz. Teraz prosimy pana Piotra, jego zdanie na temat dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór Państwu. Ja przede wszystkim chciałem kibicom podziękować, że przyjechali i kibicowali nam, wspierali nas. Po co dzisiaj zawiodła skuteczność i dlatego przegraliśmy. Dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę śmiało zadawać. Proszę przedstawić się z imienia, nazwiska oraz redakcji. Patryk Majman, sportowefakty.pl. Byliście zaskoczeni postawą tutaj nowych zawodników Wilków? Obawialiście się ich szczególnie? Szczególnie tutaj Rodney Green w drugiej kwarcie wniósł sporo ożywienia. To jest pytanie dla mnie czy dla Piotra? Dla pana trenera. Dobrze. Nie, w sumie nas nie zaskoczyli niczym. Byliśmy przygotowani w sumie na to, co zrobili. Jednak i Rodney Green, i Iwan Marinkowicz zagrali w sumie na wysokiej skuteczności. Zagrali na bardzo dobrym poziomie i myślę, że w przyszłości będą bardzo przydatni temu zespołowi. Hello. I will speak English because it will be much easier for me tonight. I think that our goal tonight was to play and to contest opponent and to play some like real basketball game on a level. Coach chciał powiedzieć, że dzisiejszym celem w meczu było zagranie naprawdę dobrej koszykówki i przeciwstawienie się przeciwnikowi. We want to show to our fans and to everybody what he was working in the last couple days and weeks. Drużyna chciała zaprezentować fanom i wszystkim zgromadzonym na hali, co ostatnio trenowali przez ostatnie dni i tygodnie. Of course we still have a problem, especially with short rotation. Mamy kłopoty z krótką ławką, krótką rotacją w drużynie. But of course we will also need to fight with this because that was 100% of these injuries was injuries from a past. Natomiast musieliśmy się temu przeciwstawić, i ponieważ no, były to kontuzje, które wynikają z przeszłości. In front of us we have a tough opponent who are much better playing home court. Przeciwko nam gra drużyna Seco, która zdecydowanie lepiej gra u siebie. But on the end win is a win. Ale koniec końców zwycięstwo jest zwycięstwem. In the first half we are I think not completely, but stop Walton. In the second half we stop Gaidikas because that was like a main players what we was not scared, but what we was trying to take care most about. W pierwszej połowie zatrzymaliśmy AJ Waltona, w drugiej Gaidikasa i to był nasz cel, żeby zatrzymać tych dwóch zawodników przede wszystkim. But I think when you get 67 points, of course we can talk about some improvement in defense. Jeśli tracimy 65 punktów, no to już można powiedzieć, że jest poprawa w obronie. 67, przepraszam. Nothing more to add. Thank you for all fans who was tonight with us. Hope from next game will be more and more to help us to let us finish season on best level. Dziękuję przede wszystkim fanom, którzy dzisiaj nas bardzo mocno wspierali i liczymy, że będą także na następnym meczu i będą nas wspierać do końca tego sezonu. For me this win is even more emotional and I want to dedicate this win to my father who passed away last Wednesday.
Dla mnie to zwycięstwo było też emocjonalne, ponieważ chciałem je zadedykować ojcu, który odszedł w zeszłą środę. Dziękuję. Marcinie, prosimy Ciebie teraz o komentarz. Przede wszystkim bardzo się wszyscy cieszymy, że udało nam się w końcu odnieść zwycięstwo i dać trochę radości kibicom, którzy w tym sezonie nas nie zawodzą. Cały czas mimo porażek licznie nas bardzo wspierają i przychodzą na nasze mecze. Zostawiliśmy dzisiaj bardzo dużo energii na parkiecie i to dało nam zwycięstwo. Walczyliśmy po obu stronach parkietu z całych sił i myślę, że to doprowadziło nas do zwycięstwa. Jeżeli są jakieś pytania, tak jak poprzednio, proszę o zadawanie, przedstawić się z imienia, nazwiska oraz odpowiedzi. Patryk Majwan, sportowefakty.pl. Pytanie do trenera pierwsze, jak ocenia dwóch nowych zawodników, którzy dzisiaj zagrali, Green i Marinkowicz? I drugie pytanie, dostał szansę Radek Bojko. Jak pan go ocenia, jak się spisał? I never talk about individuals, especially after they are here less than one week. Nigdy nie wypowiadam się indywidualnie o zawodnikach, specjalnie, szczególnie kiedy są dopiero ostatni tydzień w drużynie. But I can tell that I believe in their quality. Natomiast wierzę w jakość ich umiejętności. And of course they will need to show more and more and more. Ale oczywiście cały czas muszą pokazywać więcej i więcej. And adapt completely to team. I zaadaptować się do systemu drużyny. According to Bojko, I know that everybody likes because he is, you know, from Szczecin here, but my general idea when I work with him, I don't talk and comment individuals. That means I will not, of course, tonight comment nobody. He's part of the team and he needs to do job because he is professional basketball player. Co do Radka Bojko, oczywiście wszyscy go tutaj uwielbiają ze względu na to, że jest ze Szczecina, natomiast ja nie oceniam indywidualnie zawodników. Radek jest członkiem drużyny i oceniam całą drużynę. Sędziów nie dasz rady nam spiłować.